bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej organizacji przede wszystkim rundy wiosenne Śląskiego Klubu Sportowego Warta. Główny temat to oczywiście dzisiaj zmiana kierownictwa klubu, jeśli chodzi o właśnie drużynę, przede wszystkim sztab. Dzisiaj razem z nami są dwie nowe osoby. Nowy trener pierwszego zespołu, pan Krzysztof Pawlak oraz oczywiście kierownik drużyny, pan Sławomir Kaptur. Z osobą, jest to niespodzianka dla mieszkańców Śremu na pewno z tym nowym rokiem. Dla nas osobiście również musieliśmy zmienić sztab. Od kilku tygodni prowadziliśmy rozmowy. Było kilku kandydatów, ale poprosiliśmy, to my wyszliśmy, aby naszym trenerem naszego zespołu był pan Krzysztof Pawlak. Po kilku tygodniach negocjacji udało się, jest tutaj z nami. Na pewno państwo za chwilę się dowiecie już od niego, natomiast w sprawie szczegółów ja dodam tylko, że z panem Krzysztofem wiążemy duże nadzieje, jeśli chodzi o nasz klub, o nasze miasto, a przede wszystkim o nasze dzieci i młodzież, ponieważ pan Krzysztof Pawlak to nie tylko kiedyś był wielkim piłkarzem, ale również to dzisiaj autorytet, mentor, człowiek posiadający bardzo duże doświadczenie w sporcie piłkarskim. Przypominam, że klub Warta Śrem to najstarszy klub i największy klub w naszym mieście. Posiadamy dzisiaj 200 dzieci, które mają właśnie korzystać również z osoby takie jak pan Krzysztof Pawlak, takiego zapału do uprawiania sportu, i z tym przede wszystkim również będziemy wiązali bardzo duże nadzieje. Teraz chciałbym oddać głos sekretarzowi klubu, panu Dominikowi Sforowskiemu. Witam bardzo serdecznie. Ja chciałbym tu uzupełnić wypowiedź prezesa naszego klubu. I tak, decyzją zarządu z 4 stycznia 2014 roku skład personalny pierwszej drużyny, to jest tak, pierwszy trener to Krzysztof Pawlak, drugim trenerem asystentem będzie trener Maciej Chmielewski. Kierownikiem, jak już widzimy, to jest Sławomir Kaptur i trenerem bramkarzy będzie Norbert Rajski. Z tym składem będzie właśnie funkcjonował nasz nowy sztab szkoleniowy na rundę wiosenną. Dziękuję. Prosimy teraz o zadawanie pytań. Na pewno z chęcią na nie odpowiem. Macie państwo do dyspozycji pana trenera, jak i członków zarządu i cały sztab trenerski. Nie ma tylko z nami pana Norberta Tyrajskiego, ale obowiązki inne spowodowały, że dzisiaj mógł być z nami. Przypominam, że pan Norbert Tyrajski to również były piłkarz Lecha, bardzo dobry bramkarz. Zajmuje się właśnie szkoleniem bramkarzy w naszym klubie już od zeszłego roku. Ja nie zamykam drogi do gry w pierwszym zespole, jeżeli ci młodzi chłopcy poprzez osobną pracę znajdą w moich oczach uznanie, to na pewno będzie to dla nich wyróżnienie, a dla mnie satysfakcja, że ci młodzi chłopcy zrobili postęp. No dzisiaj wszyscy widzieliśmy, no, w tej dużej grupie trudno było mi tak rzucać w tej chwili nazwiskami, jak to wszystko wygląda, bo oprócz tego ci chłopcy byli jak na te warunki ubrani w czapki i w miarę ciepło, to jeszcze jak na tyle nie znam, żeby można było konkretnie mówić, jak oni wyglądają. Na pewno widać, że jest potencjał w tym zespole, że są zawodnicy, którzy na pierwszy rzut oka wyróżniali się w tej grupie, ale to są tylko, mówię, pierwsze zajęcia, gdzie wielu chłopców może być jeszcze, mogło być jeszcze zahukanych czy lekko wystraszonych, że przyszedł trener, nowy trener i po prostu no, nogi może im się troszeczkę plątały. Ja przed wyjściem na trening przeprowadziłem z chłopakami w szatni dość taką, można powiedzieć, efektywną rozmowę, gdzie nakreśliłem swoje credo pracy, żeby ci chłopcy umieli sprzedać to,
co mają w sobie najlepszego, żeby trening dla nich to była radość, żeby oni na trening szli nie za karę, żeby oni dojrzeli do tego, że cele, które sobie postawiliśmy i metody pracy, które będziemy stosować, warunki, które mają stworzone do pracy, będą powodowały u nich to, że do zajęć będą podchodzić przygotowani i z uśmiechem na ustach, że trening nie będzie karą, tylko trening to będzie dla nich moment długiego wyczekiwania, kiedy mogą się spotkać z grupą, kiedy mogą się spotkać z trenerami i kiedy będą mogli się wychasać do woli, bo tylko i wyłącznie takie podejście do tego, co robią, może dać nam na końcu wymierny efekt w postaci tego, że będziemy widzieli lepszą wartę śrem w lidze, aniżeli to było w rundzie jesiennej. Panie trenerze, Michał Czubak, Telewizja Wielkopolska. Panie trenerze, jakie pan sobie stawia cele na zbliżającą się rundę? Ja sobie stawiam uczciwe cele, bo nie jestem trenerem debiutantem. Pracowałem już w wielu klubach i zawsze tam, gdzie pracuję, no to uczciwość stawiam ponad wszystko i od siebie oczekuję pewnego zaangażowania, ale tego samego oczekuję także od piłkarzy. Jeżeli to wszystko będzie korelowało, to myślę, że tak jak powiedziałem, że będziemy tutaj wszyscy zadowoleni. Panie prezesie, to samo pytanie do pana. W tą rundę chcemy przede wszystkim dobrze rozegrać dla miasta Śremu, dla naszych mieszkańców, dla naszych zawodników i dla nas samych. Wiadomo, że obiecaliśmy mieszkańcom Śremu czwartą i nawet powiedziałem kiedyś również trzecią ligę, tak powiedziałem, kiedy objąłem w zeszłym roku rządy. Małymi kroczkami idziemy w tamtym kierunku. Zaczęliśmy od dzieci i od młodzieży. Planowaliśmy taką pracę na 3 lata. W ciągu roku zbudowaliśmy pracę z dziećmi, gdzie można powiedzieć, mieliśmy to na inne lata, ale nasz klub już ma ponad 200 dzieci, które grają w piłkę nożną. Przypominam, że klub Warta Śrem to również są inne dwie sekcje, na którą również musimy trzymać rękę, czyli boks i szermierka. Pan Krzysztof Pawlak w rundzie wiosennej, jeszcze wracając do piłki nożnej, po prostu ma tą drużynę poznać, skonsolidować. Ma to być zgrany zespół, czego nie było w rundzie jesiennej. Ja jako obserwator widziałem niestety podział. Nie był to zespół zgrany, nie było atmosfery. Żeby był wynik, to jest podstawa, tak? Ja tak uważam. W czerwcu usiądziemy jeszcze raz po zakończeniu rundy do rozmów z naszym trenerem. Omówimy, co było źle, co było dobrze. Postawimy jakieś sobie kolejne cele, co należy zmienić, czy jakichś piłkarzy na jaką. I wtedy usiądziemy, tak, wtedy do rozmów i myślę, że w przyszłym roku będziemy atakowali znowu, no bo czwartą ligę to jest tylko sport. Tygodnik Śremski, Paweł Wikiewicz. 6 zwycięstw, 6 remisów, 1 remis, przepraszam, i 6 porażek w rundzie jesiennej. Jak pan na ten wynik patrzy w perspektywie rundy wiosennej? No na pewno daje to dużo do zastanowienia, gdyż te porażki zdarzały się nie tylko na wyjazdach, bo najbliższy u siebie poniesione i nawet tam jedna chyba była w miarę wysoka. Jeżeli dobrze teraz sobie odtwarzam. No, trzeba zrobić wszystko, żeby unikać, żeby po prostu własne boisko było jakimś atutem, bo tutaj się okazało, że po tych wynikach, które były w rundzie jesiennej, to jednak boisko w Śremie nie było jakimś takim bastionem nie do zdobycia, ale żeby jak się będzie grało dobrze w piłkę, to nie można rozpatrywać tego, czy się gra i jak zespół będzie dobrze przygotowany i będzie w miarę ten chemia między zawodnikami,
to nie będzie można rozpatrywać, tłumaczyć się z porażek u siebie czy na wyjeździe. Jak będziemy silni, to będziemy w każdym meczu mówili, że gramy o zwycięstwo i w tym celu będzie nasza praca w tym okresie przygotowawczym przebiegała. Bo ja tutaj głośno zauważam i wyrażę swoją myśl, że na poziomie rozgrywek i klasy, w której w tej chwili gramy, nie jest sztuką osiągnąć wynik, jak się zatrudni i stać klub na zatrudnienie 4 czy 5 zawodników z przeszłością z wyższych klas, bo tylko trzeba się zastanowić, co później. I teraz trzeba być bardzo fajnym i elastycznym w ocenach właśnie pracy teraz w Artyślem, jak po prostu pracujemy w tym materiale, który zastaliśmy bez wzmocnień. I tu właśnie trzeba fajnie spojrzeć na zawodników, jak oni byśmy widzieli, że ruszyli do przodu, że poszczególni zawodnicy zrobili postęp, to naprawdę może dać dużą satysfakcję i dużo do przemyśleń. Panie trenerze, Warta obecnie znajduje się w środku tabeli. Czy z obecną drużyną jest szansa na to, żeby na koniec sezonu Warta znalazła się w pierwszej trójce? Tam są przeogromne. Widziałem, że są bardzo duże relacje czy różnice punktowe. Ale ja bym chciał, żeby Warta Śrem była w tym regionie najlepszym zespołem. Żeby po prostu, bo ja nie wiem, gdzie Hanów prowadziła, czy nie Hanowo, tak? Tak, nie Hanowo. Nie jestem specjalnie zorientowany, gdzie to miasteczko leży, o ile to jest miasteczko. No to daleko od nas. To daleko od nas. No, ale chciałbym, żebyśmy tutaj byli równorzędni w stosunku do Kłosowa Niemyć, do Kotwicy Kulnik. Żebyśmy tutaj chodzili z głową jako zwycięzcy. No, na razie przytrafiły się nie najlepsze wyniki z tymi drużynami, ale myślę, że w rundzie rewanżowej, tak jak powiedziałem, czy będziemy grać mecz wyjazdowy, czy mecz w domu, to warto będzie rozpoznawalnym zespołem. Panie trenerze, Radek Pawliński, portal na Śrem. Jak pan zareagował na propozycję ze strony Warty? Bo dla klubu, no trudno powiedzieć, czy to jest sukces zatrudnienie pana, ale na pewno jakiś krok do przodu, jeśli chodzi o wizerunek i autorytet dla piłkarzy. A jak sprawa wyglądała z pańskiej strony? Ja się ucieszyłem, bo tak jak powiedziałem, jeżeli się pracuje uczciwie i człowiek jest do pracy przygotowany, to czy się pracuje na poziomie najwyższym, czy troszeczkę niżej, to powinno przynosić satysfakcję, jeżeli są rezultaty wymierne i widzi się uśmiechnięte buzie zawodników po przeprowadzonych zajęciach, czy po wygranych meczach, zadowolonych włodarzy klubu, no to po to się jest trenerem, żeby po prostu na takie chwile czekać i takie chwile przeżywać.